Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mini pączki jogurtowe. Potrzebować będziemy 2 duże jajka, 1 szklankę jogurtu, 0,5 szklanki cukru, jeżeli lubimy pączki słodziutkie, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, wanilia. Wanilię możemy zastąpić cukrem waniliowym i 2 szklanki mąki. I dokładnie ciasto należy połączyć. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję, wtedy świadczy, że już składniki są połączone. Na patelni, nie wiem czy widać, mam rozgrzany olej i będziemy kładli niewielkie, tylko sprawdzimy, no jeszcze musimy troszeczkę poczekać, aby olej się nam bardziej, no już zawsze sprawdzamy, jak ciasto wypłynie na wierzch, to świadczy o tym, że olej już jest nagrzany. I kładziemy niewielkie porcje i będziemy smażyć na złoty kolor, taki złoto-brązowy kolor. Smażymy z jednej i z drugiej strony. Kładziemy łyżeczką, aby te nasze mini pączki były malutkie. Jeżeli olej już jest rozgrzany, to płomień należy zmniejszyć, aby nam się te pączuszki szybko nie przypalały. Tak, i tak to wygląda. Smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak mini pączki mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy i oprószymy cukrem pudrem i włożymy następną porcję. I tak zrobię do skończenia składników. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Mini pączki jogurtowe. Zaraz pokażę, jak wyglądają w przekroju. I oczywiście oprószę cukrem pudrem. Chciałam nałożyć porcję, ponieważ mam olej rozgrzany. Tak wyglądają pączusie w przekroju, a ja je oprószę cukrem pudrem. Mini pączki jogurtowe.